włączę radio. Będę wdzięczny. Prosimy. Ja chciałam powiedzieć, mówi Teresa z Rodziska, ja chciałam powiedzieć swoje takie świadectwo. W 93 roku byłam w Rzymie i był Ojciec Święty Jan Paweł II. I w ten czas byliśmy wszyscy na placu, a ja tak siedziałam daleko, daleko od tych barierek, szybko obstawali wszyscy, a ja na tych krzesełkach takich stojących, rozkładanych, tup, 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 doleciałam z barierki. I papież, to papież jechał tym swoim ambulansem, wózkiem, takim samochodzikiem. I doleciałam do barierki. I wszyscy rączki wyciągali, łapki. Ja też wyciągnęłam rękę, żeby się z nim przyjść. Jakoś tak mnie złapał. Takie mam miłe wspomnienie zawsze o tym papieżu. To tak było na jesieni, ta pielgrzymka była już tak, no w październiku to tak się szybko ściemniało. No ale w dzień, żeśmy byli na tym placu i no i do dzisiejszego dnia już jest 93 rok, już jest przecież 20 par lat. Mam bardzo miłe wspomnienie o pielgrzymce do papieża, jak ten, jak byłam w Rzymie. No a teraz to już tak, jest starszy, chory, to już tak nigdzie nie pojedzie, tylko tyle co słucha i ogląda. No to tyle, to wszystkiego dobrego, mówiła Teresa z Rodziska. Do dziękujemy. Boże. Dobranoc, Panu Bogiem. Spotkania z Ojcem Świętym, Świętym Janem Pawłem II, jak również nasi święci, którzy są dla nas kimś bardzo bliskim, z kim można powiedzieć, rozwiązujemy ważne sprawy naszego życia. Prosimy, halo? Bardzo proszę. Proszę wyłączyć radioodbiornik. Halo? Tak? Proszę wyłączyć radioodbiornik, jesteśmy na antenie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani Józef z Podkarpacia. Prosimy, Panie Józefie. Ja mam zamiar przedstawić takie świadectwo odnośnie wcześniej błogosławionej, a obecnie świętej siostry Faustyny. Otóż w 79 roku składam maturę w miasteczku wówczas 30-tysięcznym na Podkarpaciu. Zamierzam pracować w tym mieście, założyć rodzinę. Mam już narzeczoną. Podejmuję pracę u sióstr. U sióstr dębickich. Tam jest ciężka praca przy remoncie klasztoru. I staram się tam pracować uczciwie i kiedy po prostu kilka miesięcy przepracowuję, podejmuję pracę w największym zakładzie w Dębicy. W miesiącu styczniu w 80 roku biorę ślub, na który zapracowałem po prostu właśnie tam u sióstr, ponieważ pochodziliśmy oboje z biednej rodziny. I stał się problem numer jeden. Nie mieliśmy dzieci. Zaczęliśmy odwiedzać lekarzy, endokrynologów. Okazuje się, diagnoza jest jedna. Zakład chemiczny, musicie opuścić to miasto. A my modlimy się wzajemnie. Któregoś lutowego dnia jedna z sióstr, która znała mnie w rozmowach tam po prostu, przechodzi przez ulicę, pomiędzy samochody. Rzecz, która siostra tak nie czyni, prawda? Przechodzi i zapytuje mnie o zdrowie, jak, czy mamy dzieci i tak dalej. Otóż mówię, proszę siostry, ja proszę o modlitwę. Na razie Pan Bóg nas dziećmi nie powtarza. Siostra wyciąga wówczas błogosławionej Faustyny, siostry Faustyny obrazek, mówi, proszę Pana, proszę się modlić do tej siostry. Ona co prawda zmarła, ja mnie siostrą wiem. Ja czytałem dzienniczek siostry Faustyny. I proszę sobie wyobrazić, że moja małżonka przed operacjami dostaje nie wiadomo skąd, po prostu z wyżki temperatury. Ordynator mówi, proszę Państwa, to nie jest przypadek, ani przyjedzie następnym razem w ciąży.
I tak się stało. Kiedy jestem z całą trójką dzieci w Łagiewnikach po latach 90. zauważam jeden po prostu z wersetów wydawanej wówczas w biuletynie, gdzie pisze, że siostra Faustyna Kowalska spotyka się w widzeniu z Jezusem, z papieżem i świętym Piotrem na jednym ołtarzu. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, że zanim święty Jan Paweł II został papieżem, nasza siostra Faustyna, tak miłująca Jezusa, widziała go już przy ołtarzu. I dlatego chcę wszystkim powiedzieć, którzy mają wątpliwości, czy jest życie tam, dokąd idziemy, aby modlili się właśnie do tych naszych świętych. Tu i teraz, kochani, tu i teraz. Stawiali się o, tu którzy teraz. Stawiają się za nami, aby tam. Oddawali im te swoje wątpliwości, aby te rozwiewali te wątpliwości. Bo piękno życia naszych świętych powinno być dla nas wzorem, powinno być dla nas natchnieniem w czasach trudnych, jakie obecnie mamy. I warto czasem zatrzymać się chwileczkę, przemyśleć, pomodlić się. Ja tylko dodam, że na odległość koronki do Bożego Miłosierdzia mam do pracy. Bo tą koronkę odmawiam, kiedy tylko mogę. A odnośnie Jana Pawła II, pierwszy raz na własne oczy widziałem Ojca Świętego przejeżdżającego w 87 roku na wprost dworca autobusowego w Tarnowie, bo byliśmy pod opieką biskupa Jerzego Ablewicza w papieskiej ochronie tak zwanej. A 15 lat później wygrywamy po prostu w gościu niedzielnym pierwsze miejsce w tak zwanym quizie na temat bohaterki naszej zabawy. Karolina Kuska oddała tam przecież życie, błogosławiona. I proszę sobie wyobrazić, że mam telefon z gościa niedzielnego i moja żona pojechała, odwiedziła Szym. I Pan Bóg po prostu zawsze ma coś dla nas, tylko nie powinniśmy Go prosić, tylko Mu za wszystko dziękować. Za krzyże, które my, wydaje się nam, nie udźwigniemy, ale On zawsze nam daje takie, które jesteśmy w stanie udźwignąć. Szczęść Boże, dobrej nocy życzę. Dziękuję Panie Józefie, dobrej nocy z Panem Bogiem. I nadal tak owocnych spotkań ze świętymi. Obroń Panie ich przed tego. Panie Anatoku. Ojcze Święty, nie daj sobie rady. A to są na głowie. Proszę o błogosławieństwo, bo rozwiązał się z moim pierwszym mężem, nawet nie mogę iść do spowiedzi. To strasznie mnie boli. Nie mogę przyjąć opłatka. Dlaczego tak jest? Panie Neto, proszę się udać do konfesjonału, porozmawiać z księdzem w konfesjonale. A na ten czas rzeczywiście tych trudnych chwil dla Pani prośmy o Boże błogosławieństwo i niech błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bóg zapłać Pani Aneto za telefon. Radio Maryja, prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziecko. Teraz i zawsze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jesteśmy na antenie, prosimy. Przepraszam bardzo, bo nacisnęłam klawisz i źle mi się... I się nie wyłączyło. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Już. Kłania się Kraków, Henryka z Krakowa. Świąteczny Kraków. Mówimy o świętych. I tak jakoś doszłam do wniosku, że tych świętych jest dużo. W tej chwili w Krakowie spotykamy tę młodzież i podziwiamy ich i jest w tej jakiejś skomasowanej świętości jakaś wielka siła, ale jak się analizuje i obserwuje młodych ludzi, to widać też, że pracują te inne moce również, ale że człowiek jest powołany do świętości i że jeżeli ma warunki, to się staje świętym, ale że my czasami jakby kultywując świętych zapominamy o tym, że ta świętość to było ich podobieństwo do Pana Boga i że w nich jest, była troszeczkę Pana Boga. I jakbyśmy politeizowali naszą religię, co jest niezgodne z jej naturą. I po prostu najbardziej miłosierny jest Pan Bóg, a miłosierdzie ludzkie jest tylko Jego odbiciem i my się do Niego zbliżamy. A czasami właśnie ten kult świętych jak gdyby zacierał obraz Pana Boga, który jest na pierwszym miejscu i my czcząc i kochając świętych, czcimy i kochamy Pana Boga, ale że czasami, zwłaszcza starsi ludzie jakby o tym zapominali i że powinniśmy o tym pamiętać, bo to też byłby grzech, gdybyśmy o tym nie pamiętali, że świętość ludzka, nawet tak heroiczna, jak tych świętych, których poznajemy i którzy nas zawsze mobilizowali do dobrego, bo na żywotach świętych ludzie się uczyli czytać i dlatego byli dobrzy, bo ci bohaterowie jakoś ich modelowali od środka, ale żebyśmy nie zapominali o tym, bo to nam zresztą inowiercy zarzucają, że my się politeizujemy i że kult człowieka jak gdyby neguje czy przesłania Pana Boga i trudno jest im wytłumaczyć, że ci święci są nam potrzebni i że dzięki nim my się do Pana Boga zbliżamy, ale oczywiście Pan Bóg ma być na pierwszym miejscu, mimo że nikt go nie widział i że wszystkie obrazy Pana Boga, czy przez symbole, jakimi się posługujemy, czy też uosobione obrazy Pana Boga są czymś bardzo niedoskonałym i dziecinnym, ale jak infantylizmu w nas nie ma nic, to też człowieczeństwo nasze zanika. Tak na gorąco chciałam się podzielić tą refleksją, która się we mnie budzi. I bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję Pani Henryko. Gorąco i serdecznie pozdrawiam. Często obawiając się tego, co ktoś o nas pomyśli i jak nas ktoś oceni, pamiętam takie dwa przykłady. Kiedyś Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, gdy pojawił się w oknie Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy Franciszkańskiej 3, ukierunkował całą młodzież, oczy całego świata ku Jezusowi Chrystusowi i ku arcybiskupowi Sapiesze. Pamiętam, jak bardzo zwróciło to moją uwagę.
ten, który gromadził wokół siebie tak wiele osób, nie będąc więc jeszcze świętym, chociaż w naszej opinii wiedzieliśmy, że spotykamy, dotykamy, słuchamy świętego, ale jeszcze nie był świętym, oficjalnym świętym. To był pierwszy taki moment, ukierunkowanie na Chrystusa, na Jego krzyż. Drugi taki moment to była sprzed 10 lat podróż apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI do naszej ojczyzny. Ta podróż, o ile dobrze pamiętamy, odbywała się w maju i również wiele osób próbujących nam dokuczyć, nie poszukując Boga w naszej wierze, w naszej tradycji, ale szukając zaczepki, próbuje zepchnąć nas do takiego kultu maryjnego, który miałby jakoby w czymś przeszkadzać, bądź miałby zatrzymywać nas na Maryi. A jeżeli mówimy o Maryi, to też o świętych. I pamiętam Ojca Świętego Benedykta XVI, który właśnie na Jasnej Górze przed Najświętszym Sakramentem klęcząc śpiewał, modlił się litanią loretańską, jako najpiękniejszą modlitwą wiernych, skierowaną do Boga, Kyrie eleison, przez Jezusa Chrystusa, przyzywając całej Trójcy Świętej, a potem wszystkie imiona, tajemnice obecności Matki Najświętszej. Była to ta najprostsza odpowiedź, o której też Pani mówi, Pani Henryko, taka dziecięca, taka ufna, że jesteśmy we wspólnocie. Wspólnocie my tutaj na ziemi, gdzie jedni drugich inspirujemy, bądź jedni nad drugimi czuwamy. Pamiętam taką sytuację też tutaj z naszego miasta, gdzie jest Radio Maryja z Torunia, ulicami miasta. Szliśmy kiedyś z drogą krzyżową, studencką, taką akademicką, i otrzymaliśmy pozwolenie, aby iść przez miasteczko studenckie. I szliśmy ulicą Świętego Józefa i naprzeciwko szła grupa młodych ludzi, negatywnie nastawionych do tego zgromadzenia modlitewnego i liturgicznego, jakim byliśmy. I wtedy sobie uświadomiłem, jak wielką sprawą jest modlitwa, błogosławieństwo i wstawiennictwo, by oni nie przekroczyli granicy zła, granicy agresji względem wierzących, by do tego nie doszło. Więc czasem te osoby, na które patrzymy, z którymi żyjemy tu na ziemi, potrzebują też naszego wsparcia, naszego świadectwa, naszej modlitwy, naszego błogosławieństwa. Tak jak te osoby, które w młodości swojej, pełne entuzjazmu, nie wszystko czynią tak, jakbyśmy chcieli my, dorośli, by czyniły, nie zawsze zachowują się w sposób taki ugrzeczniony, uporządkowany, jakbyśmy chcieli, ale z drugiej strony potrafią nas zachwycić, jak dziś wczoraj przy spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem, gdy poprosił o modlitwę w ciszy. Nagle zniknął entuzjazm, który wyrażał się, bo tu jest, chcę dokonać takiego rozróżnienia. Nagle zniknął entuzjazm krzyku radości i zamienił się w entuzjazm ciszy, w entuzjazm modlitwy, takiej wewnętrznej. Więc to jest ta wspólnota, którą my tutaj tworzymy. Mamy przywódców, mamy też wrogów, mamy przewodników. Jest też ta wspólnota świętych w tym wymiarze naszego życia, naszej relacji do Pana Boga. Jest wspólnota, która nas wspiera. My żyjemy w komunii ze świętymi, dlatego tak są nam bliscy i jeżeli to dobrze rozumiemy, to
nigdy nie zachwiejemy właściwej relacji do Pana Boga. Święci nigdy nie pozwolą nam na to, byśmy zatrzymali się na nich samych, nie prowadząc nas, oni nie prowadząc nas pod krzyż Chrystusa czy do zdroju łask sakramentalnych, dla nieuchrzczonych do sakramentu chrztu, dla tych, którzy potrzebują oczyszczenia, do sakramentu pokuty i pojednania i do sakramentu uczty, ofiary, do Eucharystii. Zawsze tak będzie. Chyba że chcemy w sposób taki powierzchowny, bądź też spotykamy ludzi, którzy nie szukają prawdy, nie są otwarci, tylko są przewrotni często i mając się różnego rodzaju chwytów ciemności, by pozostać w ciemności i nie dotknąć światła. Takie uporczywe czepianie się wierzących, praktykujących, uporczywe czepianie się, wręcz takie krwiopijcze, przepraszam za to słowo, ale wybijające nas z wszelkich pokładów cierpliwości i zrozumienia, atakujące nasze praktyki, nasze dogmaty, naszą więź z Panem Bogiem, by nie dotknąć światła, by nie pozwolić dotknąć się Panu Bogu. I tutaj rozumiemy te słowa papieży, dziś powiedziane przez Ojca Świętego Franciszka, przypominane przez Ojca Świętego Benedykta i wypowiedziane nade wszystko przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. On wam niczego nie zabierze. Niczego wam nie zabierze.
Bardzo się cieszę, że zdołałam się dotelefonować, ponieważ jest mi ten temat bardzo bliski od bardzo, bardzo wielu lat. Telefonuję z Katowic, nazywam się Maria, pracuję w aptece, jednej z katowickich aptek. Chciałam powiedzieć taką rzecz, że generalnie świętą Faustynę bardzo blisko poznałam w 78 roku, byłam wtedy młodą dziewczyną i jedna z mam moich znajomych, mojej mamy, była u nas na imieninach, ponieważ mama była Urszula. Jeździła wtedy, nie było wtedy jeszcze mowy o sanktuarium, tym ogromnym, które w tej chwili takim pięknym jest wybudowane, było tylko stary klasztor, jeździła ta pani właśnie do tego klasztoru. Będąc na imieninach mojej mamy, przywiozła mi z tego sanktuarium obrazek świętej Faustyny, ona nie była wtedy jeszcze świętą, i malutki medalik. I powiedziała mi tak, mówię, wiesz, jak będziesz kiedykolwiek potrzebowała pomocy, módl się do niej, ona będzie kiedyś wielką świętą. I była dziwna sytuacja, ponieważ moi rodzice wyjechali do sanatorium w tym 78 roku. Generalnie miałam przez bardzo wiele lat jakieś ogromne wyrzuty sumienia, że kiedy były zbierane materiały do świętości tej świętej naszej Faustyny Wielkiej generalnie, nie zatelefonowałam do Krakowa i nie powiedziałam nic na ten, ale po mnie było mi wstyd, bo to była taka dziwna sytuacja. Rodzice pojechali przed wszystkimi świętymi i zostawili mi w opiece grób. Ale tak strasznie lało, tak straszna była ulewa, nie można było pojechać. Ja już nie wiedziałam, co mam zrobić. Otwarłam okno w tą ulewę i wystawiłam głowę i pomyślałam, ja wie Boże, święta Faustyno, która będziesz kiedyś wielką świętą, jeżeli ty jesteś naprawdę na świecie, to pomóż mi, bo ja sobie w tą ulewę nie poradzę z tymi grobami. No i zamknęłam okno, popatrzałam w to zalane dosłownie deszczem niebo i poszłam spać. Rano wstałam, niebo było błękitne, po prostu błękitne, mokre, wszystko świeciło, słonko. Wstałam i po prostu zdębiałam z przerażenia, że takowa sytuacja miała miejsce. Do popołudnia wszystko obeschło, wszystko się jakoś ładnie wyklarowało i wtedy, kiedy wydawało mi się wtedy, że to jest zbyt mała sprawa, żeby telefonować do Krakowa, żeby pisać w tej sprawie, i miałam przez bardzo długi okres czasu takie duże wyrzuty sumienia w stosunku właśnie do tej naszej wielkiej świętej Faustyny, że wtedy nie powiedziałam. I uważam to, że nie przez przypadek się dzisiaj zatelefonowałam, bo tak jak ten poprzednik, który przede mną mówił, że jeżeli ktoś nie wierzy w to, że ich nie ma, to jest biednym człowiekiem. To jest biedny duchowo człowiek. Oni są. Tylko trzeba ich chcieć znaleźć, trzeba chcieć nawiązać kontakt z nimi. I oni wtedy pomagają, oni są bardzo, bardzo blisko, nawet tak blisko, jak sobie nawet nikt nie jest w stanie wyobrazić. A drugi raz miałam niesamowity kontakt właśnie z Ojcem Świętym już po jego śmierci, kiedy będąc w szpitalu w Ochojcu, bo ja pracowałam niedaleko właśnie w tamtej aptece, miałam coś do załatwienia i wsiadam do samochodu i raptem ktoś rozpaczliwie mnie woła. Więc wyskoczyłam z tego auta, nie ukrywam, że się bardzo spieszyłam. Idzie moja pacjentka ze swoim bratem, szlochając w okrutny sposób, więc ja wołam, pani Tereso, co się stało? A ona mi mówi tak, byłam od jednego szpitala do drugiego szpitala, nigdzie mnie nie przyjęli, ponieważ mam dużego guza na jelitach, niech mi pani pomoże. No więc biegiem na izbę przyjęć, niestety musiałam powiedzieć, że to jest moja ciotka, że pracowałam tam, więc wszyscy mnie też znali. I w ciągu kilku dni operował ją profesor Ziaja. Wyciągnął jej spod wątroby gdzieś tam w kierunku jelit potężnego guza i po tej operacji przyszedł do niej i powiedział jej, gdyby pani nie była trafiła do tego szpitala w tej chwili, za krótki czas byłoby już za późno. Jak pani tutaj trafiła? A ona, przerażając się dosłownie, powiedziała, ja się modliłam całą drogą do Ojca Świętego, żebym spotkała kogoś ze znajomych, żeby mi pomógł. I do dnia dzisiejszego ta pani Teresa już ma w tej chwili 86 lat. Telefonuje do mnie na święta, czy na urodziny, czy na Wielkanoc. Jest, zawsze mówi, ona szła całą drogą i błagała tego Ojca Świętego, żeby ktoś ze znajomych po prostu pomógł. I ona właśnie
właśnie żyje do dzisiaj. I takie było moje wielkie, wielkie, zresztą nie tylko jedno, jakieś spotkanie z tymi właśnie wielkimi świętymi, bo oni są, oni po prostu są i trzeba chcieć znaleźć, chcieć się do nich zwrócić o pomoc i oni wtedy naprawdę stają blisko człowieka, no, na wysokości swojego wielkiego arcybiskupa i zadania i prośby, tylko trzeba w to uwierzyć. Tak samo jest święty Antoni, jest święty Franciszek, kiedy mogłabym te przykłady, no, w jeszcze tleni z pół godziny różnego rodzaju wyłuszczać te antenie, ale myślę, że to jest zupełnie niepotrzebne. A patron aptekarzy? Proszę? A patron aptekarzy? O, patron aptekarzy to jest, ja zawsze, patronem największym aptekarzy to jest Duch Święty. Ja zawsze się modlę, Duchu Święty, dopomóż mi prywatnie i zawodowo i pomaga. Bo tu pomyłka to jest tragedia, niejednokrotnie. A przeżyliśmy taką właśnie pomyłkę na źle wypisanej recepcie, źle odczytanej recepcie, gdzie dziecko wylądowało ze strasznym skrętem, ze skręczem takim po źle podanych lekach. Wszystko się jednak skończyło, bo ja jeszcze się dodatkowo, no jeszcze opiekuję się siostrami karmelitankami w Katowicach. I w jakichś takich bardzo ciężkich sytuacjach to właśnie dzwonię do sióstr i proszę o modlitwę i to dziecko wyszło z tego, bo koleżanka po prostu się pomyliła, no ale to już było bardzo dużo lat, także no można przytaczać przykłady, tylko to trzeba chcieć widzieć i zawsze mówię wszystkim, pewnego rodzaju sytuacje są człowiekowi dane, ale są też i zadane i w tym momencie zależy jak człowiek na tym swoim jakimś szczeblu się sprawdzi. I one są niejednokrotnie bardzo trudne te zadania, bardzo poważne, ale jeżeli się chce, można zawsze pomóc, zawsze wołać o pomoc i wiem to na swojej skórze i wiem to na pacjentach, że można zawsze się zwrócić o pomoc właśnie do świętych i zawsze stają pomocą. Nie ma czegoś takiego, że ich nie ma, oni są. Także tyle z mojej strony. Dziękuję, pozdrawiam. Ja również dziękuję ślicznie, życzę miłego wieczoru. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.
pana. Miłość z Bogiem nieskończonym. Miłość to deszcz i tęczy las. Ty złączyć brzegi chce jeziorze. Miłość to most łączący las. To za złoże się z tym, co może. To za złoże się z tym, co może. Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Mamy problemy z łączami, Pani Henryko. Nie da się? Bardzo Panią słabo słyszymy i przerywa coś. Może ja troszkę pójdę. No, w takie miejsce, gdzie jest dobry zasięg. Tak, tak. Ponieważ... Halo? Słyszycie? Słyszymy? No niestety nie. Słyszymy przerywane sylaby. Halo? A, no właśnie. Także no, proszę spróbować albo z innego telefonu, albo przemieścić się w pokoju. A jeszcze? Prosimy Radio Maryja. Halo? Podkarpacia. Danuta. Prosimy Pani Danuto, jesteśmy na antenie. Ojej, już. Można. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja jestem matką 12 dzieci i tak właśnie się dziwię teraz, że potrafiłam wszystko zmóc. Tak jak teraz to narzekają, mają dwoje dzieci i coś się narobił do tego, a ja miałam od 70 roku do 91, 12. No i to jest tak, no nie w takim bardzo rozległym czasie, bo od 70 roku do 76 miałam już 6. I tak co roku było. No i teraz był Ojciec Święty w Tarnowie i byłam piechotą. Byłyśmy chwilę czasu piechotą, już byliśmy w 87 roku, to był w Tarnowie. I tak, że no jakoś się to wszystko dało rady pogodzić, dzieci i wszystko, no dało się rady pogodzić, a teraz jest problem. No, no Pani Danuto, no, dla niektórych jest problem. Często funkcjonuje taka instytucja problemu. Czasem jest bardziej, czasem mniej rozpowszechniona. Teraz rzeczywiście wydaje się ona bardziej popularna. Można powiedzieć, że przeżywa rozkwit. Instytucja problemu jako powód do wielu narzekań. Dziś rozmawiamy o tych świętych, którzy nas fascynują i wiadomo, że rozmawiamy o tych świętych, którzy są naszymi bliskimi świętymi, których prosimy o wsparcie, o modlitwę, o rozwiązanie naszych jakichś trudności, bądź z którymi dzielimy się naszymi radościami, ale wiele takich heroicznych osób, jak chociażby Pani, żyje pośród nas na co dzień. I też to należy w jakimś wymiarze dziś zauważyć. Gorąco serdecznie pozdrawiam Pani Danuto i dziękuję za telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. O, szczęść Boże. Teraz już chcesz lepiej. Słychać? Tak. Dobrze. Opowiem ciekawą historię.
o takich poświętych obcowaniu. Wtedy jeszcze Jan Paweł II, nasz kochany papież, nie był świętym, ale zmarł. I moja mamusia ciężko chorowała. I ja z pracy późno wracałam. I moja mama strasznie kochała Jana Pawła II. Jeszcze za życia. To taki był ojciec duchowy dla mojej mamy. I mówi do mnie tak, słuchaj, popsuł mi się telewizor. Ale chciałabym chociaż zobaczyć Ojca Świętego w telewizji, jak on wygląda. W ogóle pomieszczenie, jak to wygląda. I ja mówię, mamo, jest późno teraz, bo jest po 10 w nocy. To ja ci jutro rano przyniosę swój telewizor. No wtedy nie było tabletów, nie było żadnych innych możliwości. I mówię do mamy, to ja ci jutro swój telewizor przyniosę i ty sobie popatrz. A on się mówi, dobrze. Rano wstałam, poszłam do rodziców, a moja mama mówi, słuchaj, już nie trzeba, już nie przynoś telewizora, oglądajcie, bo mnie się w nocy przyśnił Jan Paweł II. Ja wiem, mamo, ale jak się przyśnił, powiedz mi. Mówi, był w takim dużym pomieszczeniu, ludzie takim sznureczkiem podchodzili, był na czerwono ubrany i wszystko dokładnie opowiadała tak, jak to widziała, jak to naprawdę było. Mówi, byłam tak blisko Jana Pawła II, że dotykałam aż jego szat. No to takie straszne dreszcz przeszedł, bo to taka duchowa łączność przez tą chwilę. I pomyślałam sobie we śnie, no skąd można wiedzieć, widzieć, a jednak jest łączność. Błogosławieństwa Bożego życzę Ojcu i tym wszystkim, którzy słuchają mnie. Z Panem Bogiem. Dziękuję, Panie Henryko, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kłania się do mnie tam z Warszawy. Proszę ojca, nie bardzo wiem, jaki jest temat rozmów dzisiejszej nocy, bo przepraszam, ale dopiero się obudziłam. Usłyszałam ostatnią rozmowę na temat ojca. Ja chciałabym się tą refleksją podzielić, że od czasu wyniesienia Ojca Świętego, naszego Ojca Świętego na ołtarze, przeżywam jakiś taki dziwny dylemat, bo wydaje mi się, że chyba nie zawsze jesteśmy w porządku wobec woli Ojca Świętego, bo przekazał nam wiele razy, prosił o to, że za życia i po śmierci powinniśmy się modlić za Niego. A my modlimy się do Niego, prosimy o różne sprawy, w różnych sprawach. I to dobrze, bo jest święty i wiele może na pewno. Ale czy pamiętamy o tym, żeby się za Niego modlić? I takie niedomówienie mam. Nie wiem, czy jestem sama w porządku wobec Jego życzenia, Jego woli, którą przekazał nam za życia swojego jeszcze. No, Pani Danuto, tak. Dziękuję. To znaczy, to o czym Pani mówi, była to prośba wyrażana niejednokrotnie, zapisana też i w testamencie Jana Pawła II. I rzeczywiście z chwilą wyniesienia na ołtarze modlimy się już za wstawiennictwem. Za wstawiennictwem tego świętego do Pana Boga. Każdą modlitwę, którą weźmiemy, która jest modlitwą chociażby podczas Eucharystii, jest to modlitwa ku czci danego świętego podczas mszy świętej sprawowanej. Jest to modlitwa do Boga za wstawiennictwem świętych. Już nie jest to modlitwa za danego świętego. Jest to modlitwa za wstawiennictwem, bo oni orędują za nami. To jest ta komunia świętych, o której, jak Pani powiedziano, nie słyszała Pani, bo rozmawialiśmy o tym troszeczkę wcześniej. Czyli tutaj trzeba tak to uporządkować, że modlimy się za wstawiennictwem. O, chociażby posłuchajmy. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętą Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia. Spraw, byśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Słyszymy i namacalny przykład. Albo Boże nasz Ojcze, przyjmij dary, które z radością składami sprawa, byśmy wraz z Chrystusem stali się ofiarą przebłagalną za grzechy naszej całego świata. To modlitwa nad darami ze wspomnienia świętej Faustyny. Albo po komunii. Boże bogaty w miłosierdzie, niech najświętszy sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy za przykładem świętej Faustyny nieśli całemu światu nadzieję Twojego miłosierdzia. Też takim dobrym przykładem są litanie do świętego Józefa, którą odmawiamy chociażby na antenie Radia Maryja, do świętego Jana Pawła II, do świętej Faustyny, gdy litanie rozpoczynamy. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, wysłuchaj nas, Ojcze z nieba, Synu Odkupiciela, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, i rozpoczynamy. Święta Maryjo, Święty Józefie, Święty Janie Pawle, módl się za nami. Nie modlimy się już do Boga za tych, bo oni osiągnęli świętość, czyli osiągnęli chwałę przebywania i obcowania z Bogiem twarzą w twarz. A zatem tak należy to widzieć i tak rozumieć w sposób najbardziej prosty i czytelny. Gorąco pozdrawiam Pani Danuto. O życie szare i monotonne, ile w Tobie skarbów,
Żadna godzina nie jest podobna do drugiej, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy popatrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy. Pieczętuje pieczęcią na wieki. Spotkaliśmy się właśnie w Castel Gandolfo
z Ojcem Świętym już grupowo. Pamiętam, stałem tak z tyłu, ukląknąłem sobie. No i mówię, chociaż Ojca Świętego potrzymam sobie za sutannę. I... Ale to już, chciałbym tak powiedzieć, ze 4 lata temu, bo już tata teraz zmarł, był ciężko chory, był w szpitalu. Miał operację, ponad 7 godzin operowane, siostrośmy siedzieli koło sali i siostra Selunia mówi, że to już nic tego pewnie nie. Ja mówię, Selunia, no już tata jest, ma prawie 80 lat, powierzmy go Ojcu Świętemu i modlitwie, no niech się dzieje, jak Bóg chce, niech się dzieje ta wola Boża. I żeby tak nie przedłużać, tata wyszedł z tego, co później na wizycie takiej kontrolnej, sami lekarze się dziwili, mówili, że no, dawali tam bardzo mały procent tego życia, no ale że przeżył. W tym czasie, jak tata był na OIOM-ie leżał, to chodziłem do niego do domu i przed Ojcem Świętym, przed obrazem jeszcze modliłem się na różańcu i prosiłem, mówię, Ojcze Święty, wyproś tę łaskę Pana, żeby, no jeżeli możliwe, żeby tata jeszcze wrócił, niech się przygotuje na tą drogę dokładnie. No i tata wrócił. I zawsze potem, bo często jak wracałem, tośmy tak sobie rozmawiali, siedzieli wieczorem i mówię, tata, ty się modlij teraz do Ojca Świętego, proś, żeby ci wyprosił tą łaskę tej dobrej śmierci, bo ja się o to właśnie modliłem, żebyś jeszcze wrócił i się przygotował, no, jak to każdy człowiek zawsze, no, tam to tam to żartujesz. Ale bardzo dużo się modlił właśnie, przez to się i ja nauczyłem słuchać tego Radia Maryja, bo kiedy bym nie zaszedł, to tata słuchał. I taki, jak już do kościoła, no to już bardzo tak nie mógł sam, to go podwoziłem. I pewnego czasu, bo w naszej rodzinie u mojej siostry, syna, dzieciak, taki Alek, jak pierwszy jak się urodził, no to praktycznie też siostra, ta pielęgniarka mówiła, że już z niego nic nie będzie, bo on był na sterydach i leczyli się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Ale do czego chciałem powiedzieć? Po pewnej mszy w niedzielę patrzę, ojciec z kulawackiem poszedł do zakrystii, no ale poszedł, no to mówię, pewnie może za mamę chciał dać mszę czy coś. No i mówię, co tata, za kogo zamawiał mszę, nie? Mszę pewnie zamawiał. A mówi, wiesz co, ty mówiłeś, że się modliłeś do Ojca Świętego o łaski, żebym ja wyzdrowiał, poszłem. No i dałem mszę, na mszę świętą, żeby ksiądz się pomodlił, no i my wszyscy za Olkę, żeby wyzdrowiał. I ksiądz tam jakoś tak, że w krótkim czasie, mnie wtedy nie było, bo byłem też w trasie. Była tam msza i jak żona mi opowiadała, no przyjechali właśnie ci młodzi też, no i z rodziny modlili się przy tej mszy za pośrednictwem Ojca Świętego, bo ksiądz się dołożył i mówi, no i za pośrednictwem Matki czy Najświętszej. I no nikt tego nie opisywał. I proszę księdza, no